Szanowni Państwo, witamy serdecznie, przepraszamy, bo komisja się troszeczkę przedłużyła. Przedstawiłem Państwu formę, jak to będzie wyglądało. To będzie dalsza część komisji wspólnej Rady Gminy Kurów, czyli przewodniczący komisji wspólnej. A po komisji, komisja, której punktem oraz przedstawił punkt porządku obrad Pan Przewodniczący, będą zebrania wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego. Czyli my tutaj jeszcze chwilę, Panie Sekretarz, z Państwem zostajemy. Są pracownicy z nami Urzędu Gminy. Państwo na pewno znają, żeby nie przedłużać, nie będę wszystkich przedstawiał. Będziemy w trakcie na Państwa pytania odpowiadać, że oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Dziękuję, jeszcze raz przepraszamy za to spóźnienie. Może od razu przedłużę, przedstawię ten punkt dalszego porządku obrad posiedzenia wspólnych komisji. Punkt 14 brzmi następująco. Konsultacje społeczne w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów. Spotkanie z mieszkańcami Sołec Dęba, Wólka Nowodworska, Posiołek. I tu już proszę o... Przechodzimy do punktu do dyskusji. Proszę o zabieranie głosu w tym punkcie. O pytania. Może pytanie, skąd Pani Kierownik, dwa zdania? Dlaczego się tu spotykamy? Dlaczego konsultacje, czym był problem w sensie? Dobrze, dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się tutaj też między innymi w takiej sprawie dotyczącej wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dęba. Sytuacja wynikła z takiej sprawie. Dwóch inwestorów prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Dęby, to jest pan Jan Habros i pan Tomasz Habros, o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć polegających na budowie fermy krów mlecznych w miejscowości Dęba. Przedsięwzięcia są zlokalizowane na działkach 172 przez 3, 173, 174, 168, 169, 170, 171. Jest to mniej więcej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą prowadzoną w kierunku Węgielnica. Tak jak wspomniałam, pan inwestor zamierza ubiegać się o wydanie decyzji tej środowiskowej, jednakże z uwagi na to, iż to przedsięwzięcie jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu, spotkał się z odmową wydania takowej decyzji. Bowiem dla terenu, na którym miało być zlokalizowane to przedsięwzięcie, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w 2001 roku. Jednakże w 2018 roku zostały wprowadzone zmiany pewne, gdzie został dodany w paragrafie 8 ustępie 15, dodany został taki zapis, że zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Dokonując oceny tej szczegółowej analizy wszystkich postanowień miejscowego planu, stwierdzono w kontekście tych przepisów, tego artykułu, że istnieje bezwzględny zakaz lokalizacji takowych przedsięwzięć. To przedsięwzięcie, o którym wspomniałam, należy do grupy przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko, dla której jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania takowej decyzji, która jest decyzją niezbędną do uzyskania między innymi pozwolenia na budowę. To kwalifikacja tych przedsięwzięć polegających na hodowie i hodowli zwierząt, należy brać pod uwagę maksymalną obsadę inwentarza. Tutaj właśnie te współczynniki wartości tych współczynników przeliczeniowych sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe określa nam rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znaczących oddziaływać na środowisko. Zarówno jedno przedsięwzięcie, jak i drugie byłoby realizowane w obsadzie powyżej 210 dużych jednostek przeliczeniowych. U jednego pana wychodziłoby 308,5, a u drugiego 516,5. W związku z tym, że właśnie
został przekroczony ten próg kwalifikujący do tej pierwszej grupy przedsięwzięć, takowej decyzji pan inwestor nie uzyskał. W związku z powyższym, z powyższymi zapisami w miejscowym planie wystąpił, tak jak wspomniałam na wstępie, o zmianę takich zapisów. I tutaj właśnie zwracamy się też do społeczności lokalnej, ewentualnie, żebyście Państwo, czy widzicie też, czy na etapie ewentualnie uzyskania takiej decyzji w przyszłości, kiedy by takie zmiany nastąpiły, czy lokalna społeczność nie widziałaby tutaj jakichś jakowych sprzeciwów, bo też jest to bardzo ważne. Dziękuję. Może jeszcze powiem, że tak, że pan Jan z panem Tomaszem prowadzą już gospodarstwo u państwa na miejscowości. Zaraz za chwilę pewnie przedstawię, jakie to jest obsada krów, żebyście państwo wiedzieli i sami będziecie wiedzieli w tym momencie, jak to oddziaływuje na wasze środowisko, prawda? Za chwilę państwo będziecie o tym wiedzieli. I także chciałem powiedzieć, że gmina Kurów jest gminą rolniczą, więc takie przedsięwzięcia związane z rolnictwem no, są związane bezpośrednio z nami, więc chcielibyśmy, żeby nie robić sytuacji takiej, żeby blokować pana Jana i państwa, później uszczęśliwić sytuację. Chcemy wiedzieć, jakie jest wasze stanowisko, jak będzie sytuacja wyglądała. Państwo, panowie Chabrosowie, złożyli wniosek do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań, z tego co jest mi wiadome, dopuszcza w tym terenie organizowanie takich ferm. Więc konsultacje są po to, żebyśmy nie stanęli, tak jak w interwencyjnych programach później przed faktem, żebyście mogli państwo się wypowiedzieć. To i tak od państwa miejscowości jest oddalone. Za chwilę państwo panowie przedstawią. Od tego, co już jest, to już istnieje, więc pytanie, kwestia, czy to, co już jest, państwo dospierało, czy po prostu była taka sytuacja, że państwo się do tego przyzwyczaili, a teraz wychodząc poza granicę jeszcze miejscowości, to wszystko znika. Więc to jest kwestia, chcielibyśmy od państwa wiedzieć, jaki kierunek przyjmować, są tutaj radni. To nie podejmuje decyzji o zmianie w planie wójt, tylko rada gminy. Są tutaj wszyscy radni, więc chcieli też jakby być naocznymi świadkami tego, co państwo wyrażą, tej dyskusji, która się wywiąże, tego, co możemy razem wspólnie wypracować. Więc ja na tej chwili tyle poproszę, może pan Jan. Drodzy państwo, prowadzimy gospodarstwo już od ponad 30 lat. Na dzień dzisiejszy mamy 260 dużych sztuk. 248 dużych sztuk, plus oczywiście dochodzą cielaki, które się rodzą. To, co pani przedstawiła, to są wszystkie sztuki, które mogą hipotetycznie być w okresie kilku następnych lat, bo krowy wiadomo, że się cielą i będą małe cielaki. Oczywiście część tych zwierząt jest sprzedawana. Dlaczego robimy tego typu inwestycje? Po pierwsze, nam też nie jest przyjemnie, bo mieszkamy najbliżej miejsca, w którym jesteśmy. Że są zapachy, że jest utrudnienie dla mieszkańców, więc dlatego chcemy zlokalizować gospodarstwo zupełnie na zewnątrz i to będzie oddalone poza tą linią energetyczną średniego napięcia, która biegnie na wysokości Roberta Cisza Łośniowa. Jakbyście nie wiedzieli, to on wie. Ja mogę mapę w kierunku posiłek. No. To jest na nowa to lokalizacja. Jest 480 metrów ode mnie, od nas. Dlaczego chcemy to zrobić? Poczekajmy, niech pan Jan zreferuje, żeby być przeciwni, żebyśmy nie wiedzieli. Chcemy was wprowadzać chaos. Proszę pani Janie. Dlaczego chcemy to zrobić? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że okres XXI wieku to jest trochę inny czas niż okres XX wieku, gdzie każdy miał krowy i świnie i nikomu nie przeszkadzało to, że jest zapach, kiedy wozimy obornik. Obornik się wywozi kilka razy w ciągu roku i ten zapach jest. I on będzie. My nie mówimy, że go nie będzie. Bo oczywiście na te pola, które mamy rozrzucone i na terenie gminy Kurów, i na terenie gminy Końskowola, i na terenie gminy Żyżyn i Abramów, my ten obornik tam będziemy chcieli dowieść. W tej chwili są nowoczesne maszyny i urządzenia, które ograniczają wypadanie tego obornika z tych urządzeń i maszyn. Oczywiście ze święconego też się uprzy i coś może spaść, tak? Więc ten zapach będzie. Ale nie będzie tak dokuczliwego zapachu, jak dzisiaj jest, kiedy jest wiatr, czy pójdzie deszcz na płytę obornikową, na której jest
powiedzmy 1000 ton obornika i tej uciążliwości takiej nie będzie. Tym bardziej, że jest to oddalone znacznie od najbliższych zabudowań. Dlatego się zwracamy z prośbą również do Was, obornika będzie bardzo mało, żebyście zrozumieli tę sytuację, w której w tej chwili my się znajdujemy, bo musimy podjąć decyzję, co robimy dalej. Albo prowadzimy gospodarstwo w tym kierunku, albo nam są niepotrzebne grunty w ogóle, bo przy produkcji dzisiaj na zbożach czy na innych roślinach nie zarabiamy. Dlaczego większość z nas tutaj na wsi pracuje? Dlatego, że po prostu gospodarstwa nie są w stanie nas utrzymać. Zysk jednostkowy jest coraz mniejszy. Przy tym wymagania weterynaryjne i dobrostanu zwierząt obligują nas do tego, żeby zachować ten dobrostan zwierząt i musi być odpowiednia powierzchnia na jedno zwierzę. Wchodzą coraz bardziej nowe przepisy, coraz bardziej wyśrubowane i rolnik albo będzie dostosowywał się do tych wymagań, albo po prostu inspekcje różnego rodzaju, łącznie z weterynarią, przyjadą i powiedzą: panie Janie, my dziękujemy, pan może trzymać w tym miejscu 5 krów. Oczywiście, mówię, ja przedstawiam sytuację tylko w ten sposób, na ile to wiem, bo dokumentację prowadził Tomek, pani Madzia również zajmowała się operatem, który mówi o tym, nawet inspekcje, Sanepid wypowiedział się pozytywnie, jeśli chodzi o planowane przedsięwzięcie. Niemniej jednak z uwagi na błędnie wydany miejscowy plan, później poprawkę, okazało się, że na razie musimy wstrzymać, tak? Pełną ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Chcę powiedzieć jeszcze o tym, że oczywiście dostaliśmy decyzję o planu zagospodarowania przestrzennego. Zaczęliśmy robić dokumentację, która nas kosztowała już dzisiaj ponad 20 tysięcy złotych. Po to, żeby zwrócić się później do gminy i otrzymać informację wprost. Nie, bo mamy uchwałę, która była podjęta w okresie poprzedniej rady, która mówi o tym, że tego typu inwestycje nie mogą powstawać, mimo że jest to gmina rolnicza. Ja wiem, że gospodarstwo tego typu, mówię, jest w pewnym sensie uciążliwe, ale w końcu, jeżeli zabronimy wszystkim czegokolwiek robić, to możemy wystosować odezwę do narodu. Rodacy, nie rób ta nic, bo se który krzywdę zrobi. Na tej zasadzie, tylko i wyłącznie. No tak, masz rację. A mówię, skoro prowadzimy to gospodarstwo, jest ono w jakiś sposób już doinwestowane i rozwinięte, jesteśmy zmuszeni do tego, tym bardziej, że Tomek chce to prowadzić. Myślę, że Państwo na tyle już nas znacie, że wiecie, że jeżeli coś robimy, to staramy się zrobić to dobrze. Jak wychodzi, skutek jest różny. Więc prosimy Was o to, żebyście społecznie wyrazili zgodę na tego typu inwestycje. Zaznaczam, że nie będzie obornika w takiej ilości, jak jest. Będzie to bardzo mała ilość obornika, co również zmniejsza nasze koszty. Koszt zbioru słomy z pól, gdzie kupujemy tę słomę, w tym roku mamy zwinione ponad 5 tysięcy rol słomy. To jest ponad 1500 ton. Jest to skala olbrzymia, są to potężne koszty i potem koszty wywozu. Liczymy, że 10 dni w miesiącu jeden człowiek musi ten obornik usuwać i ścielić. Są to koszty. Więc będzie zupełnie inny system. Oczywiście mamy XXI wiek, jak powiedziałem, i są systemy również wentylacji, która powoduje, że ta uciążliwość jest mniejsza. Hałasu też wielkiego nie będzie, bo jak mieszkają koło nas sąsiedzi, to specjalnie te zwierzaki nie ryczą. Rafał tu słyszy, ryczą jedynie cielaki, które są odsadzone, które słychać. Więc uciążliwości tego typu nie będzie. Więc mówię, prosimy jeszcze raz o zaakceptowanie tej propozycji. Oczywiście Urząd Gminy i Rada Gminy w takiej sytuacji, jeżeli będą chcieli pomóc, a nie zaszkodzić, to będą w stanie wydać odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego, nawet na ten teren, który jest. Ale w tym momencie jakby ograniczamy inwestycje w całej gminie. Jeśli zabraniamy tego typu inwestycji. Mówię, zysk jednostkowy jest coraz mniejszy, dlatego trzeba robić tego coraz więcej. Dobrze, może jeszcze ja bym coś chciał dopowiedzieć. Ja tylko odpowiem na to pytanie, jeżeli chodzi o to, co jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o tym zapisie, że poprzednia rada uchwaliła taki zapis, że wszystkie znacząco wpływające działania, przedsięwzięcia są zakazane.
to było dla ochrony mieszkańców przed spalarniami śmieci, przed jakie to mogło być, przed różnymi rodzajami osuszania mułów, cementowniami. To było za zadanie ochrony mieszkańców. Tylko że naprawdę proszę mieć świadomość tego, że to nie było specjalnie uderzenie w rolnika, bo podejrzewam, że urząd czy rada gminy poprzedniej kadencji nie miała świadomości, że takie przedsięwzięcia się dzieją na terenie gminy, kto ile ma krów, bo my tego nie liczymy i nie ma żadnych sprawozdań do urzędu gminy. No właśnie jest tutaj problem powiązania urzędów. Jeżeli agencja wie o tym, ile mamy tych zwierząt, to również inne instytucje, których dotyczy ta sytuacja, też powinny o tym wiedzieć, prawda? No rozumiem, ale to my mówimy, że my takich informacji nie mieliśmy, dlatego też nasze dzisiejsze spotkanie jest takim ukłonem, że chcemy rozwiązać sytuację w sposób ugodowy, czyli dla wszystkich, ale chcieliśmy też zasięgnąć informacji mieszkańców, żebyście Państwo nie mieli do nas pretensji, że czegoś nie, o coś nie zapytaliśmy. Chcemy pytać w porę i też jak jesteśmy tutaj wszyscy, Rada Gminy będzie podejmowała decyzję. Nie widzę problemu, żeby taki wniosek o zmianę w planie, czyli wyłączenie z tych wszystkich innych zakazów, wyłączyć rolników. Ale chcielibyśmy wiedzieć zdanie Państwa, chcielibyśmy takie szczere zdanie Państwa wiedzieć, znaczy, żeby Rada Gminy wiedziała Państwa stanowisko, jak to będzie w oczach Państwa wyglądało. Dziękuję. Proszę dodać. Chciałem dodać odnośnie tej obsady, którą tutaj Pani nam podaje, to jest obsada maksymalna, która ewentualnie taka może być, ale chodzi nam o co? Chodzi nam o to, że nie chcemy tego zrobić na przykładowo 300 sztuk dużych, bo wtedy będzie takie ryzyko, że to gospodarstwo, które obecnie funkcjonuje w tym miejscu, w którym się znajdujemy, będzie musiało zostać. A my chcemy po prostu pobudować nowe, a z tego, gdzie mamy w tym miejscu, wszystkie zwierzątka zabrać. I to zlikwidować. No i co spowoduje, że ta uciążliwość moim zdaniem dla sąsiadów będzie mniejsza, tak? Bo od najbliżej do sąsiada będzie wtedy 470 metrów. A w tej chwili, tak jak do Rafała mamy, jest ile Rafał? 60, 50 może. Po sąsiedzku. Od rogu budynku mówię, tak? Przez płot. Więc to jest maksymalna obsada, jaka może tam być. I to jest w granicach 500 krów, plus młodzież, która jest przeliczona na te duże jednostki przeliczeniowe. Każde zwierzątko ma swój przelicznik w zależności od wieku i dlatego wychodzi te 8, 16. Chodzi dla pana Tomasza 516,5, a dla pana Jana 308,5. Tak jest, bo to jeszcze są dwie oddzielne inwestycje, no bo ja jako młody chcę mieć swoje, tak? No a rodzice chcą mieć swoje, wiadomo, tak? Dzisiaj się dogadujemy, co będzie za 10 lat, nie wiadomo. No właśnie. Stąd jest te inwestycje zaplanowane. Co jeszcze? Zwierzęta mają być utrzymywane w systemie bezsiołowym na zgarniakach. Będą zrobione, planowane są. Przykryte szamba, szczelne i tak samo będzie gnojowica wywożona beczkami z aplikatorami doglebowymi, tak? Także to nie będzie rozlewane, tak jak jest w większości stosowane, żeby się ten azot to wszystko nie uwalniało, amoniak, zapach, tak? Chcemy to zrobić, żeby było i dla wsi lepiej, no i dla nas lepiej, bo to będzie łatwiej, usprawnienie, mniej pracy powinno być. Czyli oddziaływanie będzie podobne jak oczyszczalni w Kurowie, gdzie są zbiorniki przykryte i tego zapachu specjalnie nie ma. Dodatkowo można dodawać, jeżeli jakiś zapach będzie, który będzie uciążliwy, przykładowo z tych zbiorników, są mikroorganizmy, które możemy dodawać i wtedy ten zapach znika. Czy planowali, nie planowali coś z tematem biogazowni? Nie. Ta inwestycja już jest tak kosmiczna, że żadnych dodatkowych nie planujemy na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Może jakieś pytania, to mogę odpowiedzieć. Pytania Państwa, pytania radnych. Można? Proszę. Znaczy, proszę Państwa, ja tak powiem w skrócie, jak ja to rozumiem, prawda? Była sytuacja w gminie, to już mówiła Pani Kierownik, Pan Wójt, że były planowane inwestycje w gminie typu spalarnia śmieci w Olesinie, w zakładach fuszczarskich, jakieś akumulatorownie, coś tam. W terenie dawnej piekarni, jakieś tam odsączanie jakiś mułu węglowego i tak dalej. W związku z tym ja nie byłem radnym w poprzedniej radzie, ale jakieś, ponieważ no tamto są wszystko jakby tereny przemysłowe, więc to nie jest tak, że w sposób nieformalny gmina może, nie, my nie pozwalamy. Jeżeli inwestor
udowodni, że mógł tam robić, a gmina mu tego odmawia, no to on jakieś może odszkodowań żądać czy coś takiego. W związku z tym gmina uchwaliła, są jakby takie stopnie uciążliwości z tego, co ja rozumiem, inwestycji. I gmina idąc no, maksymalnie w kierunku zabezpieczenia weszła w ten najwyższy stopień zabezpieczenia. I między innymi w tym najwyższym stopniu zabezpieczenia, mówię swoją opinię, podejrzewam, że gmina nie zdawała sobie sprawy, że wejdzie w takie inwestycje rolnicze, prawda? No i w tej chwili no było spokojnie, dopóki panowie Habrosowie nie zgłosili takiej inwestycji i wtedy po prostu powstał problem. Bo my w tej chwili jako Rada obowiązuje ten plan, który był dotychczas, prawda? W tej chwili, żeby pozwolić na tą inwestycję, o których mówią panowie Habrosowie, należy zrobić taki wyłom w tej uchwale. To nie znaczy, że wszystkie punkty z tego zabezpieczenia Rada będzie musiała ująć, czyli że znowu będą mogły tam spalarnie czy coś takiego powstawać, tylko niektóre punkty będą musiały być ujęte dotyczące ich takiej inwestycji. No ale to ja to tak rozumiem. Ja dlatego jako radny w tej chwili no muszę podjąć decyzję i 15 obok mnie koleżanek i kolegów, prawda? I no taka padła, nawet gdzieś razem jakoś tak siedzieliśmy, no to najlepiej zapytać się mieszkańców Dęby, prawda, jak to będzie. I to była taka idea spotkania z państwem. Ja przecież tu mieszkam ileś tam lat i wiem, że państwo Habrosowie no ciągle rozbudowują tą swoją produkcję. Wiem, gdzie to jest położone. Mogę tylko swoje osobiste zdanie powiedzieć, że tu już pan Tomasz to powiedział, według mnie najistotniejsze, bo dla mnie clue, czyli sednem tego wszystkiego jest to, żeby tu nie było tych obór, tylko żeby one już były tylko tam. Bo jeżeli my zrobimy zmianę, a państwo Habrosowie wraz zostawią i tu tą oborę i tam nowe dobudowują, no to dla mnie to jest jakby no niewiele państwo skorzystacie jako sąsiedzi, prawda? Ja sam przecież mieszkam w Kurowie i tam też jest taka inwestycja rolnicza, która naprawdę daje takie oddziaływanie, takie nieprzyjemne, prawda? W związku z tym, no racje są takie i takie. No jesteśmy na wsi, każdy jakby no wie, że to jest teren wiejski i też no moje pierwsze zdanie było takie, jak usłyszałem te obwarowania. Jejku, no to gdzie mają być takie inwestycje, jak nie na wsi, prawda? W związku z tym, no ale to są takie, ja tu dosyć dokładnie to przeanalizowałem. Pewnie państwo doskonale wiecie, gdzie jest ten teren. Ten teren jest jak jest ta tylna droga na Mariankę, prawda, powiedzmy. Przepraszam, posiołek, o Jezu, pomyliłem. Do lasu ja przyjdę. No, na posiołek. I tam, no, jest ta odległość od tych. Jeśli kończąc, bo nie chcę jakby za dużo gadać, ciekawy jestem państwa, czyli w moim rozumieniu byłoby dla was takie pytanie. Czy nie jesteście przeciwni, żeby były tam obory, a nie było tu obór? No, proste pytanie. Natomiast drugi temat, to może później, bo tu nawet w tych opracowaniach jest napisane, że bardzo wskazany jest tak zwany pas zieleni. No więc panowie tam, no ten pas zieleni jest zaznaczony tak jak koło domów jednorodzinnych, jakieś tam jałowce czy tujki. No nie wiem, czy w grę by wchodził jakiś szerszy pas zieleni typu, no nie wiem, 10-15 metrów jakichś drzew wysoko rosnących. Oczywiście nie na całej, żeby tam szczelności nie zrobić, bo też źle, ale jakoś tu od strony właśnie Węgielnicy, no to jest do rozważenia, ale nie chcę, bo to już są sprawy, nazwijmy jakichś ludzi znających się technicznie. Technicznie. Także jeszcze raz powtórzę na koniec. Po to jestem, żeby od państwa tak szczerze usłyszeć, czy wolicie, żeby, czy nie jesteście przeciwni temu, żeby, no myślę, że to perspektywa nie roku, dwóch, tylko no 4-5 lat,
że będzie tam, będą tam obory, a tutaj obór nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak myślę, bo zmiany w planie, zanim zmiany w planie pójdą, to... Ja myślałam, że na wiosnę? Nie, zanim zmiany w planie, to będzie trwało z półtora roku. No więc wtedy państwo, no wydaje mi się, że wcześniej niż 3 lata to jest absolutnie niemożliwe. Dziękuję. Znaczy, nam zależy na tym, żeby decyzja była podjęta dzisiaj przez mieszkańców, taka czy negatywna, czy pozytywna, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Podobnie ze strony Rady. Chcemy usłyszeć zapewnienie, że w miarę możliwości ten plan zagospodarowania będzie zmieniony jak najszybciej. Bo sama dokumentacja, stworzenie tej dokumentacji to już jest odpowiedni czas, tak? To nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. Mimo wyrażenia zgody przez Urząd Gminy, te procedury jeszcze będą trwały. Pani Madzia wie, jak to wygląda z tej strony. Tak, jeszcze pół roku, jeśli chodzi o samą ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, tak trzeba liczyć, tak? Bo konsultacje społeczne 3 miesiące, 30 dni plus wszystkie opinie, to tak do pół roku trzeba liczyć na samą ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, a jeszcze pozwolenie na budowę. Ocena oddziaływania, ale wszystkie branżówki, przyłącza energetyczne, to wszystko wymaga czasu, więc same procedury dokumentacyjne będą trwały minimum rok, uważam. To będzie i tak optymistycznie. Tylko zanim my rozpoczniemy te procedury, to musimy mieć decyzję Rady Gminy i zezwolenie gminy na tego typu inwestycje. I tutaj najważniejsza sprawa jest po waszej stronie. Nawet jeżeli państwo mieszkańcy i okoliczni mieszkańcy powiedzą tak, możecie budować. Bo jeśli powiedzą nie, no to sprawa jest zamknięta, tak? Oczywiście można tę kwestię też przejść w jakiś sposób, ale nie chcemy robić różnego rodzaju zabiegów, które będą szkodzić i nam, i samej opinii o danym terenie, tak? Więc po co? Dziękuję. Dziękuję. Słuchamy państwa. Proszę się wypowiadać, jest okazja, po to jesteśmy na tych konsultacjach, żeby też chcemy wiedzieć, co o tym myślicie. Właśnie. Budować nie pytać, tylko budować i już, jak się daje, to budować. To zaręża do góry, to przecież. I we wsi są te chlebnie, to jeden ten Duda sobie teraz budował koło tego, koło Puławskiej tam, a tak we wsi są, 3 chlebnie mają. I co? I nikt nie psioczy, może ludzie tam z boku coś tam mówią, ale tam... Ludzie psioczą, ale... No, to zadanie jest dlatego, że ktoś psioczył, prawda? No właśnie. No właśnie. A ludzie przecież mleko muszą jeść, mleko muszą pić i co tam dużo mówić. Mnie to nie przeszkadza i dzisiaj może sobie budować. Chociaż do mnie jest najbliższy od tej chleba, która będzie budowana. Proszę pani Grzegorz. Ale zapewnienie jest takie, że stąd będą wszystkie krowy po prostu wyprowadzone tam. Tu już nie będzie hodowli, tak? Nie, żeby było jasne, żeby... Jak mamy zrobić i tam, i tutaj, to i dla nas też jest głupota. My będziemy mieli więcej pracy niż mamy teraz, no, a to nie o to chodzi. Chcemy sobie to ułatwić i usprawnić. Więc koncepcja jest taka, że to gospodarstwo chcemy, żeby powstało w nowym miejscu. A to co jest, załóżmy tutaj te wszystkie, jak ja to mówię, pójdzie buldożer i będzie, nie wiem, warsztat, jeden, coś takiego. Ale zwierzęta stąd znikną. Proszę państwa, bo to jest inwestycja, która to nie jest tylko budowa obory. To powstanie całe gospodarstwo. Czyli i magazyny, i garaże, i cała infrastruktura. Powstanie wszystko w jednym miejscu. No to jest tak, jakbyśmy, Jerzy, kiedyś jeździliśmy Skodo staro, nie? Dzisiaj jeździmy Volkswagenem. Chciałbyś do Skody przesiąść, mimo że stoi w garażu? Nie. Właśnie to, co w tej chwili jest, to było zrobione na lata 2000. Ono było nowoczesne, dobre, systemy udojowe, urządzenia do zgarnywania, czyli 30, na której codziennie jeżdżę i wiele innych rzeczy, które były wielkim udoskonaleniem, bo to była skala na tamten czas też olbrzymia. Jak ludzie trzymali 5 krów, a ja naraz kupiłem 50, to również wielu ludzi mówiło, jak to, no, głupi jakiś kupił krowy bez rogów. Słuchajcie, celem ciekawostki, pojechały pierwsze krowy do rzeźni i dzwoni do mnie lekarz powiatowy, panie, ale one nie mają rogów. Nie mają rogów, a co, że nie będziecie robić pasztet? Także
też było trudno. Wtedy oczywiście nikt nie robił konsultacji społecznych i tak dalej. Ta inwestycja była wykonana. I my sobie zdajemy sprawę, że mówię, i nam to przeszkadza w tej chwili, zresztą zawsze przeszkadzało, bo człowiek wchodząc do obory, no, nie wejdzie człowiek w ubraniu, w którym jedzie do miasta, musi się wrócić wykąpać, tak? I tam też tak będzie, ale będzie o tyle lżej i taniej. Oczywiście jest to inwestycja, która jest inwestycją potężną, która mówi o kilkudziesięciu milionach, nie o milionie czy dwóch, więc syn, podejmując decyzję, mimo tego, że nie musiał zostawać na wsi, ale chce, bo jest nawiedzony, jeszcze bardziej jak ja, więc chce prowadzić tą działalność, bo on to uwielbia, mimo że z tego nie ma dużej kasy, no ale może z tego godnie żyć. I on się uwiąże z tym gospodarstwem i z to wsio już do końca swoich dni, bo okres spłaty takiego kredytu to jest minimum 15 do 25 lat. Więc tak to wygląda z naszej perspektywy. Pod warunkiem, że będę kupować mleko. Pod warunkiem, że ktoś nie napisze... Bo Bielmlek już podobno upada, Bielmlek w Białej Podlaskiej. Słuchajcie, w tym roku padło 9 firm mleczarskich. 9 mleczarni. No właśnie. Ale mleka jest mało. Ale wie pan, ale serwie, ludzie masło jedzą, to też chyba. Ale oczywiście to ryzyko bierzemy pod uwagę. Jest to ryzyko. Przy takiej inwestycji jest duże ryzyko. Ryzyko jest zawsze. Przy każdej jednej inwestycji. To jak powiedziałem wcześniej, najlepiej nie robić nic, bo sobie której krzywdę robić. Bo czasy tak zmieniają się w niekontrolowany sposób. Tak, tak. Sztuczne mleko zrobię. No, proszę ale też więc czas. Dajcie mi spokój. Dobra, pani chwileczkę. Pani kierownik. Ja jeszcze mam do panów inwestorów takie pytanie, bo panowie wiedzą, nie wiem czy społeczeństwo również, że jest projekt tak zwanej ustawy odorowej i czy pan inwestor w związku z projektem tej ustawy, która reguluje minimalne odległości tych przedsięwzięć z sektora rolniczego od zabudowy, czy uwzględnił lokalizację, bo przy takiej lokalizacji w obsadzie powyżej 500 dużych jednostek przeliczeniowych, ta odległość od zabudowy powinna wynosić 0,5 kilometra, czyli i w tym przypadku, jeżeli jest lokalizacja właśnie na wskazanym terenie, nie zostanie przy takiej obsadzie, nie zostanie spełniony ten warunek, czyli odległości tego 0,5 kilometra, bo zgodnie z raportem wynosi ta odległość od najbliższych zabudowań 300 metrów. Jest zapis taki, który mamy w tej ustawie, że za zgodą sąsiadów, tych właśnie najbliższych, możemy to robić. Tak, ale przede wszystkim to jest projekt ustawy. Projekt. Kiedy ona wejdzie, kiedy nie wiadomo. Dlatego chcieliśmy przed nią uciec, pani kierownik, i przygotować się dokumentacyjnie wcześniej. Ale zostało nam to uniemożliwione. Można? Proszę, ja już tu takie sygnały wpuszczam do pana przewodniczącego komisji, bo my dużo gadamy. No po prostu, no nie wiem, wydaje mi się, że no takie nie fair byłoby jakieś karteczki robić, żebyście, no przecież znacie się i tak dalej, prawda? No więc zagłosujcie. Chcemy wiedzieć, co, tak, jak wasza opinia będzie z niej mieszkać. Są osoby też mieszkające na tej Węgielnicy? Może pan przewodniczący sformułuje. Ale te osoby, które tam mają działki i tak dalej, jakie jest ich zdanie? Tak? Niech pan powie. Pani Doroto. Osoby, które tam mieszkają, ja które mają tam tak. Nieruchomości, działki. Ja mogę powiedzieć tak, my mieszkamy w takiej samej odległości, gdyby była ta nowa inwestycja, jak teraz w zasadzie, nie? Troszkę dalej. No może trochę dalej, a u nas tak w zasadzie są wiatry zachodnie, także mi się nie, wydaje, nie. Że to jest bez różnicy. No tak samo i u nas. Nie? Dla mnie to jest bez różnicy. Proszę bardzo. Jaki plan zagospodarowania obowiązuje? Ten, no, co był projekt od 18 roku, to jeszcze nie obowiązuje, tak? W gminie? Jeszcze z 2001. Znaczy, projekt plan obowiązuje od 2001 roku, gdy został uchwalony, ze zmianami. A zmian było bodajże 4 czy 5. Ostatnia zmiana była w 2018 roku, ona już jest obowiązująca. W 18. A czy nowy plan zagospodarowania nie byłby tego? Zobaczymy, jesteśmy teraz na etapie zmian studiów i planu, dlatego tutaj jesteśmy, żebyśmy też to zrobili. Żeby to uwzględnić w nowym planie. Znaczy, ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Jeśli by była opinia pozytywna, to ja uważam, że Rada Gminy by zrobiła tylko jedną zmianę. I by to można było szybko zrobić. Ona by dotyczyła zapisu
ogólnego, gdzie mówi się w paragrafie 8 punkt 15, że zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko, za wyjątkiem relacji infrastruktury technicznej, infrastruktury komunikacyjnej. Przecinek byśmy dodali, firmy hodowlane oraz tam dalej. Działalności rolnicze. Znaczy, działalność rolnicza by była, ja uważam, że firmy hodowlane by były tutaj najlepszym takim odzwierciedleniem. I by była sprawa załatwiona do o wiele szybszym terminie, o ile by była pozytywna opinia państwa. I rady. No, rada później by decydowała. Natomiast według mnie to rada nie powinna wchodzić, bo już i tak Polska jest zniszczona, zlikwidowana hodowla świń, że przeciętny śmiertelnik nie może sobie utrzymać nawet świni na swoich potrzeb. I cały czas jest wieś zgnębiona, nie? Tymi ustawami, pomorami i wszystko. To według mnie dalszego rozwijania gospodarstw jest mogę jeszcze? Trzeci raz, bo ciągle znowu tylko ta strona gada. No naprawdę, albo... Prosimy, żeby się państwo powiedzieli. Może zagłosujcie, no i już. Kto jest za tym, żeby mu pozwolić państwu Kawrosa? To przechodzimy do głosowania. Więcej pytań nie ma, jeżeli chodzi o te inwestycje i... No. Wszyscy jak jesteście, Posiołek, Wójt, Tadeusz. Tak, to jest jako osoby zainteresowane, które przyszły dzisiaj. Z tym, że dodajemy ten punkt, że zlikwidują oborę w tym miejscu. To jest za. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy są za. Albo kto nie? Kto jest przeciwny? Idzie, byli na tym liście. Jeszcze teraz formalnie wszystkie dobrze, to może nie tak. Proszę o ciszę. A kto jest przeciw tej inwestycji? Nie ma. Wstrzymujący się. Jeden. Dwóch panów się wstrzymało. Tak. A to teraz może policzymy, ile w ogóle wszystkich osób jest. Nie, jest obecności. Wszyscy nie przyszli. Ale nie, proszę państwa, jeśli można. Proszę panie. Nie, no przecież każdy ma oczy i nie róbmy tego, czy tam 51, czy ile. To przecież widzimy jako radni, że jest zdecydowanie przyzwolenie. Bardzo się z tego tytułu ja osobiście cieszę. Natomiast z ciekawości, to ja tu się pierwszy raz dowiaduję możliwości tej krótkiej drogi. Bo cały czas było mówione, zresztą inne miejscowości, tam Klementowice czy coś, bo to co pan poruszył pytanie, są dwie rzeczy, tak zwane studium zagospodarowania przestrzennego i na podstawie tego studium robi się plan zagospodarowania przestrzennego. I ta procedura trwa minimum 2 lata. Minimum. Także z tego względu, jak ja, bo ja sądziłem, że to tylko ta droga jest, bo my ogólnie w tej chwili w gminie jesteśmy na etapie tworzenia studium, czyli czegoś nowego, możemy nowe zmiany zrobić. I ja sądziłem, że dopiero w studium możemy zrobić tą zmianę, że było tak, a teraz będzie tak, ale że to będzie element całego studium, czyli setek, wręcz tysięcy jakichś innych elementów na terenie całej gminy. I dlatego powiedziałem, że ta inwestycja w moim przekonaniu najwcześniej za 3 lata, no bo skoro studium będzie i plan będzie trwał 2 lata, no to inwestycja też około roku, prawda? Natomiast w tej chwili to, co mówi pan wicewójt, były kierownik obecnie, też możemy się poznać, że pan Marek Muszyński jest obecnie kierownikiem, to są takie, taka prawda, mówi o tej prostej drodze, więc ja też jestem, będąc tu, chciałbym pani kierownik zadać pytanie panu wójtowi, czy rzeczywiście według was jest taka możliwość? Może inaczej. Tak. Jest pani urbanistka. Tak. Jest kancelaria prawna i po dzisiejszym spotkaniu, jeżeli taka wola tutaj zapadła i będzie możliwość prawna, żeby to przyspieszyć,
to wydaje mi się, że urząd nie będzie stał, nie będzie stał przeciwny do tego, żeby taką procedurę wszcząć. Tylko jest taka sytuacja, że my musimy to przeanalizować pod kątem prawnym i tylko tyle. Rozumiem. Więc jeżeli taka sytuacja, jeżeli prawo pozwoli na to, żeby przyspieszyć i nie przyhamuje tych zmian, które idą tym tempem dla wszystkich i nie będzie jakiegoś sytuacji, że ktoś oprotestuje te zmiany, inny, bo każdy może to protestować i kancelaria na to i pani urbanistka stwierdza, że prawo pozwala, to my taki wniosek do państwa radnych jako wójt przedłożę, więc okay. Nie widzę problemu. Więc są w tej chwili... Dzisiaj to spotkanie naprawdę podejrzewam, że i panu, jak i wszystkim radnym i wójtom... Wiele wyjaśniło. To wyjaśnił, tak? Ja jeśli mogę ze swojej strony powiedzieć, to z takimi naprawdę, nazwijmy, no nie to, że obawami, ale nie wiedziałem, jaka będzie państwa reakcja. Także w tej chwili mamy dwie drogi. Ja rozumiem, jako radny mam tak i no, panowie Chabrosowie, jesteśmy poważnymi ludźmi. Jeżeli będzie możliwa krótka droga, no to robi się krótką drogę i państwo za, nie wiem, 3 miesiące czy ileś już macie zmianę. 3 miesiące może nie być, no ale... Nie mów o tym, natomiast jeżeli by ta droga krótka nie wyszła, no to na wasz wniosek robimy zmianę w ogólnym, najpierw w studium, później w planie. No i tak jak mówię, potrwa to pewnie około 1,5–2 lata, no ale no my wtedy radą jeszcze będziemy. W związku z tym w przyszłej macie jakby zapewnienie, że możecie no jakby pieniądze wydawać, tak nieładnie mówiąc, na te wszystkie przygotowania, a że później no formalnie to będzie uwzględnione. Także tyle bym podsumował. Kwestii uzupełniania, tylko powiem tak, proszę, studium, nie ma studium sprzeciwu, żeby dziś pewnie można było budować. Na tym terenie. Studium jest w porządku. Studium jest w porządku. Sam plan, tylko ten zapis paragrafu 8 punktu 15 wymaga jest takim zapisem ogólnym, rzecz biorąc, można powiedzieć, gdzie nie ma wymienionej tej jeszcze fermy hodowlanej. Czy ona jest zakazana? Trzeba ją wyłączyć. Powiem tak, bo gdyby tam było dopisane, to też by było oczywiste i proste. Niemniej ta droga krótsza będzie polegała, że zmiany w planie będą musiały być opiniowane, tylko że ta jedna zmiana, ona nie ma żadnych rysunków, nie potrzeba do tego. Nie trzeba zmiany takich szczegółowych prowadzić, tylko wystąpić do uzgodnień. Oczywiście to nie będzie trwało 2 lata, ale to będzie może to krócej będzie trwało. Już nie chcę mówić, to będzie... Znaczy my to będziemy na pewno, szanowni państwo, żeby było jasne, to już jest zadanie urzędu, zadanie wójta, żeby przedstawić radnym rozwiązanie w całej rozciągłości, żeby państwo Chabrosowie o tym wiedzieli. Bo my też rozważamy na to, żeby może przed innymi inwestycjami, na przykład nie wiem, fermami świń, które mają powstać w Kurowie, w centrum niedalekiej odległości, musimy kurów ochronić, więc może być taka sytuacja, że też będzie rozwiązanie, że tylko to będzie zmiana planu dla pewnego obszaru między Węgielnicą a Posiołkiem. Więc my nad tym pracujemy, ale to, co państwo dzisiaj nam pokazali, no to jest naprawdę budujące, bo wszystkie programy, które się zaczynają z jakimiś spalarniami, fermami, czy zaczynają się od tego, że jest już telewizja, czy już jest za późno. A państwo nam pokazali, że, no, można, się że można się spotkać, porozmawiać, podjąć decyzję. Ale jest telewizja. Super. No telewizja, ale to nieinterwencyjna. Interwencyjna. Nieinterwencyjny program. Rozumiem. My podejmiemy wszystkie działania. Pani Jaworowicz. Nikt nie będzie miał podstawy powiedzieć, że coś było zrobione za plecami. Tak, dokładnie. O to nam chodziło, żebyście państwo czuli, że z państwem rozmawiamy, chcemy rozmawiać, liczymy się z państwa głosem i to, co dzisiaj wyraziliście, no my będziemy dalej starali się realizować tak, żeby dla państwa Chabrosów, dla tej fermy, która powstanie, a także dla innych terenów z gminy Kurów było pewne bezpieczeństwo, żeby coś tam nie powstało. Więc my to wszystko prawnie, nasza kancelaria i pani urbańska przeanalizują i postaramy się znów na spotkaniu roboczym z radnymi, radnym to wszystko przedstawić, ale radni już wiedzą, jak mają w jakim kierunku iść, mają naprawdę rozjaśnione wszystko w umyśle, że nic nie robią przeciwko mieszkańcom, czy wasz radny, czy nawet pozostali radni, którzy są z sąsiednich miejscowości, jak mają zagłosować i jak zadziałać. Więc tyle woli wyjaśnienia, bo będziemy kończyć, za chwilę rozpoczniemy zebrania. Jeszcze może chyba, że pytania macie państwo jakieś takie ogólne. Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. Pracownicy urzędu są, a później wyjadą za chwilę, więc... Drodzy państwo, przywracacie mi wiarę w ludzi.
Naprawdę szedłem na to zebranie z dużymi obawami. Ale okazuje się, że ta wieś, która miała tu miejsce 30 lat temu, dzisiaj jest, mimo tego, że odrobinę nam brzuchy porosły i włosy posiwiały. Dziękuję, dziękuję mieszkańcom, dziękuję Państwu za przybycie, za to, że pofatygowaliście się, żeby tu nas odwiedzić i przekonać się o tym, jak wygląda ta wioska i opinie ludzi poznać. I obiecuję każdemu litr mleka gratis. Nie wiem, czy Tomek da, ale ja tak. Dziękuję. Dziękuję. W imieniu rady. To trzeba było panikę przywieźć. Proszę Państwa. Proszę Panie, ja nie, ponieważ w zasadzie, Panie Przewodniczący, nie było tego punktu, ale jesteśmy wszyscy jako 15 radnych jeszcze byli podpisani. Więc ja proponuję, żeby no, stwierdzić takie, jakoś formalnie taką sformułować takie, że po zapoznaniu się z opinią, możemy to nawet w ten sposób sformułować, po zapoznaniu się z opinią mieszkańców zebranych tam na zebraniu w dniu to i tym, komisja, czy tam wspólne komisje budżetowe, ale ja powiem słownie, komisje budżetowe przychylają się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku pana Jana i Tomasza Habros w sprawie zmian w studium zagospodarowania. Nawet w trybie przyspieszonym. To już jest wasza sprawa. Bo chodzi o to też, nie chcę tu nowego tematu ruszać, żeby to nas nie chciało zażynąć opinię. Także proszę podać komuś wszystko zależy. Dla mnie jako radnego i też rolnika wiem, co to znaczy, nie? Nierozwijanie dalszej hodowli czy... Dobrze. Czyli krótkie, szybkie głosowanie. Kto pozytywnie opiniuje? Kto pozytywnie opiniuje, proszę o podniesienie. Radny. Dobra. Może kto przeciw? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli pozytywnie zasadzone dzisiejsze spotkanie i konsultacje. Dziękuję. W takim razie zamykam obrady i dziękuję. Ale bieżąco tak nie omawiamy. Nie, nie omawiamy tego na sesji. Proszę tutaj pana wójta, bo będzie dalej zabrany. Dobrze.